Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Paniom, bo tak widzę 70% to Panie i bardzo dobrze, bo jutro Wasze święto. Z okazji tego święta w imieniu moich wszystkich pracowników, mężczyzn naszej placówki, czyli Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwonych Szynach, chcemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia i zamiast tego kwiatka, to żebyście Panie mogły już w jak najszybszym czasie ściągnąć maseczki i to tak legalnie. Państwa dzisiaj jest pełna sala, można powiedzieć 50%, ale pełna sala w innym tłumaczeniu na nasze teraz. Za 2-3 godziny będzie znowu pełna sala i tak widzę, że część z Państwa już musi być po. A część jeszcze przed. Jedni się nie boją, bo już są po, inni się nie boją, bo się nie boją. Szanowni Państwo, skoro się nie boicie przychodzić na koncerty, zapraszam Was na prawdopodobnie ostatni koncert, który przed nami w dobie przed wielkanocnego poluzowania koncertowego, czyli za tydzień koncerty Darii Zawiałow. I tu plan jest taki, że jeżeli by się ten koncert nie odbył, to prawdopodobnie będziemy zwracać bilety od razu, a nie przetrzymywać jeszcze przez kolejne 10 lat, aż będzie można w końcu zobaczyć Darię na emeryturze w CKL. Także... A ja wtedy będę już za grobu nadawał moje błyskotliwe zapowiedzi. Może będą wtedy jeszcze śmieszniejsze. Szanowni Państwo, dość tych jaj. Tak jak mówię, prawdopodobnie za tydzień będzie ostatni koncert w CKF w najbliższym czasie. Także zapraszamy serdecznie do zakupienia tych biletów na koncert Darii Zawiałow. A teraz chciałem Was zaprosić na koncert artysty, którego... Powiem szczerze, podziwiam, ponieważ śledzę jego karierę w momencie chyba jak zaśpiewał jedną z pierwszych piosenek w programie Idol kilkanaście lat temu i mówię, no jest jakiś tam przedstawiciel muzyki rockowej, wreszcie chłop z krwi i kości, rock'n'rollowiec jest w tym programie i da czadu, wygrał program i po latach okazało się, że jakoś to nie szło. Wiele osób, wielu artystów w międzyczasie wymiękło, poszło do pracy, pracować i zajmować się innymi rzeczami, a Krzysiek czekał sporo lat na swój sukces i doczekał się i to sporego uderzenia. I to takiego uderzenia, że dzisiaj jeden z moich kolegów mówił mi, jadę do Rybnika i widzę w zeszłym tygodniu koncert w Sanach. Jadę do Rybnika, widzę Zalewski. Jadę do Rybnika, Daria Zawiałow. Wyście oszaleli, same takie potężne koncerty. No tak się udało zrobić, że mamy takie potężne koncerty teraz w dobie poluzowań koronawirusowych. Dzięki bardzo. I jeden z tych gigantów właśnie pojawi się za chwilę ku mojej uciesze i myślę Państwa, Krzysztof Zalewski. Zapraszam serdecznie.